No siemaneczko, w kolejnym unboxingowym odcinku, no bo kurde, tak, trochę ostatnio tych unboxingów jest, no niektóre dłuższe, niektóre krótsze, część Wam się podoba, część Wam się mniej podoba, no ale z drugiej strony tym akurat myślę, że chcę się pochwalić, ponieważ za równowartość czteropaka średnio dobrego piwa zakupiłem, myślę, coś ciekawego, już Wam tutaj pokazuję taką oto paczuchę, a co w środku? No cóż, nie przedłużając, zaczynajmy. A to co w środku, zaraz sobie sprawdzimy. Jak zawsze mój nieśmiertelny nożyk i jedziemy. Jest akcja nieprzeciętna, lecimy z tematem. Już Wam pokażę, co tutaj w środeczku się kryje. Za to, co tutaj jest wewnątrz, całościowo zapłaciłem 30 polskich złotych. Więc myślę, że nie jest chyba źle. Chyba, że nie jest to, co miało być. Ale ciężkie jak skurczybyk, więc może być dobrze. Mamy tutaj tak torbę, jak widzicie, kompaku. A czy to jest kompaku? No nie, to nie jest kompaku. Mamy tutaj Toshibę. Toshiba Satellite Pro. Ona jest z tego, co tutaj było w opisie, uszkodzona. No, jest jak jest. Natomiast sam fakt, że zakupuję tą Toshibę za czteropak, biorąc pod uwagę, że ona jest zasadniczo, jak tutaj ładnie sobie widzicie, kompletna, no to chyba nie bardzo mam na co narzekać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czekaj, tą torbę sobie rzucę na bok. No i tak to tutaj wygląda. Mamy tutaj Toshibę Satellite, która ma połamaną matrycę i to jest chyba jej główne uszkodzenie. Natomiast poza tym, z tego co widzę, jest sprawna na pierwszy rzut oka przynajmniej i nigdzie nie połamana. To jest 12-calowa matryca. Zapewne takiej nie mam, ponieważ jest to matryca pasywna. Ja takich matryc w swojej kolekcji nie mam, nie zbieram, ponieważ gdyż matrycami pasywnymi przez większość czasu się, mówiąc wprost i brzydko, brzydzę. Ale cóż, tutaj akurat w tym przypadku może być o tyle ciekawie, że, proszę ja Was, warto by odtworzyć ten model z bardzo prostej przyczyny. Z przyczyny takiej, że chyba tutaj do niego będzie pasować kamerka internetowa, którą kiedyś również dostałem z innym sprzętem i już Wam tutaj pokażę tę kamerkę. Moment, chwilę się otworzę szafkę. Gdzieś ją tutaj mam skitraną. Jesteś. O, skurczybyku, chodź tu, chodź. No tak, jak już człowiek ma trochę tego retro, to się zbiera i zbiera. I mamy tutaj taką kamerkę internetową. Jest to jedna z pierwszych kamer internetowych w ogóle. Zobaczcie sobie tutaj. Czekajcie, tutaj pokażę Wam do kamery bardziej. O, takie coś. Taki oto właśnie wynalazek, który sobie możemy tutaj w jakiś sposób w te czy we w te wysterować. Tak, czy nawet tak. Czy tutaj nawet mamy fizyczne pokrętło ustawiania ostrości. No i fajnie by ją było stestować. Natomiast ona pasuje tylko i wyłącznie do określonych Toshib. I byłem naprawdę pełen nadziei, że to jest to gniazdo, do którego pasuje. No ale niestety to nie jest to gniazdo, do którego pasuje, więc no nic. W tej Toshibie sobie tutaj tego nie sprawdzimy. No ale może kiedyś sobie ją doprowadzimy do porządku. Chociaż, no nie, 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 no nie, nie, tutaj jakieś karty pcimcia są rozszerzeniowe. Sprawdzimy zaraz, co to. No ale niestety, z tego co widzę, to tutaj nie pobawimy się w żadne takie. Mamy tutaj Sircom, karta ethernetowa 10x100 i mamy tutaj DataFax modem, czyli mamy kartę internetową i kartę modemową. To bardzo popularne tematy z tamtego okresu. Tutaj chyba też jest jakaś zaślepka. Ciężko powiedzieć, cóż to takiego jest, bo no szczerze Wam powiem, ja nie mam Toshiby innej z tamtego okresu czasu i też za wiele na temat tych Toshib się Wam nie wypowiem. No bo nie mam Toshiby z tamtego okresu. Natomiast widzę, że ona tutaj jest raczej kompletna. Mamy tutaj zaślepkę baterii. Mamy tutaj też samą baterię, która jest, o,
w takiej klatce. Myślę, że może uda się ją w jakiś sposób zreanimować, bo jest to bateria litowo-jonowa z okresu, który pozwalał ożywiać takie baterie w zamrażarce. Tak, jest to sposób dość kontrowersyjny, natomiast ja uważam, że jeżeli coś jest głupie i działa, to nie jest głupie, a to po prostu działa. Wielokrotnie już to robiłem i za każdym razem działało. Mamy tutaj napęd CD. Jest to napęd oryginalny, toshibowski. Myślę, że taki napęd, jaki na przykład ostatnio poszukiwał Grzegorz z kanału Grzegorz Opowiada. Swoją drogą serdecznie pozdrawiam kolegę z tematu retro. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie subskrybuje kanału Grzegorza, zapraszam na kanał Grzegorz Opowiada. Bardzo fajny kanał retro. Ja osobiście oglądam każdy film, jaki wyjdzie. Grzegorz w bardzo ciekawy sposób potrafi opowiadać. I można się czasami bardzo ciekawych rzeczy dowiedzieć, na przykład również tematów związanych z takimi napędami w tego typu retro Toshibach. Jeżeli ktoś kiedyś z Was miał problem z napędem w retro Toshibie, no to na kanale Grzegorz Opowiada dowie się, dlaczego właśnie taki problem miał. A tymczasem wróćmy jeszcze do tej naszej sztuki. Co tutaj jeszcze jest? No kurde, czy to się jakoś tutaj odchyla, albo odsuwa, albo coś się tutaj z tym robi. Wiecie może? Bo nie chcę tu nic połamać na starcie. Ale to tak wygląda, jakby tutaj coś się miało zadziać. No chyba nie. Nie będę psuł. Dobra, na razie nieważne. No ale generalnie tak to tutaj mniej więcej na początku wygląda. Tutaj mamy też, widzę, dysk twardy. Więc co, no może sobie podejdę po śrubokręty i sprawdzimy. Tutaj mamy zwykły krzyżak Philips? Chyba tak. Więc może sobie sprawdzimy, jaki ten dysk twardy jest, jeżeli jest. I zaraz sobie obczajmy. Oj kurczę, dobra. Mamy to. I tu sobie dobierzemy końcóweczkę do tego, żeby to wykręcić. Czy mi tutaj starczy na głębokość? O cholera. Chyba chwyciło. Nie jestem przekonany, ale chyba się udało. Chyba się udało. Dobra, obrócimy sobie go. Mamy uwolnioną śrubeczkę. I co? No i co? Ej. Ej, jak to się wyciąga? Kurde no, zachciało mi się Toshiba Sublight. Nie no, to się musi tu jakoś podważać ładnie do góry. Pany złote, tak? No i przydałaby mi się teraz mądrość kogoś, kto się takimi Toshibami zajmował, bo nie chcę tu nic połamać. A gdzieś to tutaj chyba w ten sposób się, tak mi się wydaje. No. O, dobra. Mamy to. Był taki mały zaczask, nic się nie połamało, to jest najważniejsze, ale co jest jeszcze ważniejsze, to fakt, że mamy tutaj dysk. I tutaj mamy oryginalny dysk, jest to też dysk firmy Toshiba o pojemności 1443 MB. Jest to dysk oryginalny, dysk w oryginalnej kieszonce, natomiast z tego co widzę, tutaj w dysku nie trzeba ani zworki, bo nie jest wcale żadna wsadzona, ani też nie potrzeba żadnej przelotki, ponieważ nie wiem, czy wy to tutaj zobaczycie, czy nie. Ale jest zwykły konektor IDS44 pin bezpośrednio na płycie głównej, więc to jest fajne. Jeżeli chodzi o sam laptop, jest w stanie bardzo dobrym, nie licząc rozbitej matrycy, i ma tutaj Consulting Group, kartę taką firmową, więc no, był to laptop firmowy. Poza tym tutaj, jeżeli chodzi o sam środek, o same technikalia, mamy procesor Pentium MMX166 albo 233 MHz. Takie rzeczy będę mógł sprawdzić, jak ją odpalę. No i paskudną, pasywną matrycę. Czy tu jest jakaś pamięć RAM? No to dowiem się dopiero w momencie, kiedy sobie zajrzę pod klawiaturę. Pewnie tutaj było coś wlutowane, natomiast pod klawiaturą zapewne są jakieś banki pamięci. Tutaj, żeby się dostać do klawiatury, trzeba wyciągnąć tą listwę.
Natomiast no, nie chcę tutaj w tej chwili na siłę niczego grzebać, a z racji tego, że nie mam takiej matrycy, no to też nie będziemy naprawiać tej Toshiby. Szczerze powiedziawszy, tak jak mówię, miałem mega nadzieję, że będzie to Toshiba, w której będę mógł w końcu sprawdzić tę mistyczną kamerkę internetową. Okazuje się, że nie, natomiast za czteropaka, kurde, hej, za czteropaka to warto było to wziąć, choćby dla samego dysku i napędu. Oprócz tego do samej tej Toshiby, co tutaj jeszcze było w zestawie, a no oprócz tego w zestawie do samej tej Toshiby był zasilacz Toshiby. Dodatkowo była przelotka z tutaj mamy PS2 na USB, czyli możemy sobie włożyć tutaj do PS2, a następnie jakieś peryferium na USB. To jest fajne, bo możemy sobie włożyć myszkę USB albo jakiś bezprzewodowy odbiornik do gniazda PS2 i używać sobie wtedy tego tak samo, jakbyśmy sobie używali normalnie myszki na PS2. Oprócz tego był kabel jack-jack w zestawie, do czego szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia. Mamy tutaj też wyjście S-Video na Composite. Takiego kabla nie mam, a w zasadzie może się, myślę, przydać. Do tego tutaj mamy kabel zasilający. Ten kabel zasilający jest do zasilacza. Oprócz tego w zestawie tutaj była... No mi to wygląda na IRDE. No ale nie wiem. Nie wiem, niech się mądrzejsi wypowiedzą. Moim zdaniem to jest jakaś irda na mikro jacka, ale do czego nie mam zielonego pojęcia, nic tutaj takiego do tego nie mam. No i myszka na PS2, jeszcze ta taka na kulkę, już czarna, ale jeszcze ta taka na kulkę, taka właśnie kulkowata. Jeżeli nie widzieliście kiedyś, jak taka myszka na kulkę jest zbudowana i na jakiej zasadzie działa, a chcielibyście na przykład sobie zobaczyć na odcinku, jak taką myszkę rozbieram, czyszczę, konserwuję, no to piszcie w komentarzach. Ja myślę, że się taką myszką możemy bez problemu zająć. I tutaj mamy pilota, który podejrzewam jest związany z tym odbiornikiem IR. I to razem tworzy jakąś konstrukcję. Ale jaką, tak jak mówili, ja nie wiem. A wy, jak wiecie, to napiszcie w komentarzach. I tutaj mamy... Nie wiem, co tak naprawdę. Szczerze powiedziawszy, jakieś pojemności tutaj mamy. 800 kB, 984 kB, 965, 190 MB, 700 MB. Nie mam pojęcia, ale dobre jest. No więc tak, takie coś udało mi się zakupić. Myślę, że jak na trzy dychy to całkiem zaje fajnie. I co? No, co wy myślicie? Czy to fajne, czy nie fajne? Czy się opłacało, czy się nie opłacało? Mi się wydaje, że jak najbardziej tak, natomiast też liczę się z waszym zdaniem, więc jeżeli macie jakieś zdanie na ten temat inne, piszcie w komentarzach. No i cóż, ja nie mam takiej matrycy. Jeżeli gdzieś u kogoś z was w zbiorach byłaby 12-calowa matryca pasywna do Toshiby Satellite 440 CDX, to no chętnie przygarnę, dlatego że jak już mam cały kompletny laptop z tamtej epoki, który naprawdę jest w fajnym stanie, zawiasy trzymają naprawdę prężnie i tutaj niczego nam nie brakuje, no to myślę, że fajnie byłoby go w jakiś sposób odtworzyć, puścić na odcinek i zobaczyć, jak to lata i czego możemy się spodziewać po tego typu sprzęcie. No i na ten moment myślę, że będzie to tyle. Jeżeli filmik się podobał, łapa w górę, jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. Natomiast jeżeli tego typu content do was trafia, śmiało rozważcie subskrypcję, ponieważ tutaj, jak widzicie, cały czas pojawiają się nowe tego i innego typu treści. I z mojej strony tyle. Dzięki. Cześć.